W powiecie bechłatowskim ogólnie obyło się w miarę spokojnie, bo do zdarzenia jednego doszło, gdzie mieliśmy dwie osoby poszkodowane. To był wypadek w Kleszczowie i tam były dwie osoby poszkodowane, kierowcy pojazdów osobowych, bo dwa osobowe auta się zderzyły. Tam przyleciało lotnicze pogotowie ratunkowe na miejsce po jednego z pasażerów, jednego właśnie z osób poszkodowanych. Zabrany był do szpitala w Łodzi, a druga osoba zabrana przez karetkę do szpitala w Bełchatowie. Poza tym nie mieliśmy osób poszkodowanych. W trakcie tego okresu świątecznego od Wigilii do 1 stycznia tego roku nowego odnotowaliśmy 26 zdarzeń, w tym były 5 pożarów, 2 alarmy fałszywe i 19 miejscowych zagrożeń. Wśród tych miejscowych zagrożeń właśnie, jak wspomniałem, był wypadek. Mieliśmy jeszcze 2 kolizje niegroźne, powalone drzewa, mieliśmy też jakieś zabezpieczenia linii energetycznych, transformatora, takie były, że tak powiem, drobne, ale tych zdarzeń trochę było. Odnośnie pożarów, no to nie mieliśmy na szczęście groźnych pożarów, nie było żadnych osób poszkodowanych. Tam doszło dwa razy do pożaru śmieci. Raz w Szczercowie, to było w Sylwestra, na balkonie doszło do pożaru kanapy znajdującej się na balkonie właśnie, ona się spaliła. Na szczęście pożar się nie dostał do budynku, w miarę był złapany i ugaszony.